Zapraszamy w szalenie emocjonującą podróż do lat 80. i 90. Kolorowe światła, porywające dźwięki, największe gwiazdy. Alphaville, Two Unlimited, Fun Factory, Turbo B Snap. Tej masy innych wspomnień znajdziesz na Cuprum Hits Festival, największym festiwalu muzyki lat 80. i 90. 10 czerwca na stadionie w Lubinie. Zabaw się na Cuprum Hits Festival. Bilety do nabycia na Ticket Pro w salonach sieci Saturn, MediaMarkt i Empik. Dołącz do załogi Zorka. Poszukujemy pracowników otwartych i zaangażowanych w swoją pracę, którzy wspólnie przyczynią się do budowania sukcesu naszej firmy. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, nowoczesny park maszynowy, przyjazną atmosferę w pracy. Poszukujemy kandydatów na stanowiska: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, mechanik. Jeśli cechuje Cię zaangażowanie, sumienność, posiadasz umiejętności i jesteś chętny do podjęcia współpracy, to prześlij nam swoją aplikację. Wejdź na stronę www.zorka.pl, by znaleźć oferty pracy, które Cię interesują. Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@zorka.pl. Telefon 75 64 66 303. Filharmonia Dolnośląska zaprasza na plenerowe, multimedialne widowisko operowe Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Ponad 100 artystów wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej, Chór Opery Śląskiej z Bytomia, Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych oraz soliści polskich teatrów operowych. 23 czerwca, godzina 20, Stadion Miejski w Jeleniej Górze. Bilety do nabycia w kasie Filharmonii i bilety24.pl. Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Mamy zlokalizowane miejsce występowania tego barszczu i już od któryś rok z rzędu z tym walczymy. Dolnośląski bon na innowacje. Otrzymuje ten bon, idzie do uczelni lub do ośrodka badawczego. Akcja przedszkolak. Wykorzystują swoje zdolności manualne w nawiązaniu do ekologii. Paweł Guszała, zaczynamy czwartkowy serwis informacyjny. Wraz z nadejściem cieplejszych dni w naszym regionie ponownie wyrasta problem barszczu sosnowskiego. Rośliny bardzo niebezpiecznej dla człowieka i szybko rozprzestrzeniającej się. O nierównej walce z intruzem z Kaukazu w naszym materiale. Barszcz sosnowskiego to roślina wydzielająca szkodliwe substancje dla ludzkiego organizmu. Kontakt z nią może zakończyć się przewlekłymi oparzeniami skóry, choć skutki mogą być znacznie poważniejsze. Na terenie Jeleniej Góry zlokalizowano 9 obszarów jego występowania. Między innymi na wałach w cieplicach, parku zdrojowym oraz w Sobieszowie. Walka z tą rośliną jest bardzo trudna. Nie działają na to żadne chemikalia, ponieważ korzenie tego barszczu są od 1,5 nawet do 2 metrów pod ziemią. MPGK robi to według takich, że tak powiem, prawideł, jakie są zalecane, czyli kosi barszcz, potem patrzy, czy on odrasta i przed zakwitnięciem, przed tym jak wydaje ten barszcz nasiona, kolejny raz go kosi. I tak należy robić przez 8 lat. Podobno dopiero po tym czasie roślina obumiera. Problem w tym, że o ile na terenie miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wraz ze służbami Straży Miejskiej kontroluje populację barszczu sosnowskiego, tak poza granicami już nie. Są tereny, które nie należą do miasta, które MPGK, no, których nie obsługuje i nie wszędzie tam po prostu właściciel tych terenów, na których rośnie ten barszcz, robi podobnie. Poza tym roznoszą nasiona ptaki. No to jest poważny problem nie tylko w Jeleniej Górze, w całej Polsce. Każdy, kto zauważy barszcz sosnowskiego, musi zachować szczególną ostrożność. Jeżeli skupiska tego barszczu w różnych innych miejscach ktokolwiek by zauważył, bardzo proszę o zawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska, czy Referatu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, albo bezpośrednio MPGK. Na ekranie wyświetlają się numery telefonów, pod które należy dzwonić.
Każdego roku samorząd województwa przeznacza setki milionów złotych na programy wsparcia dla dolnośląskich firm. Takim przedsięwzięciem jest również uruchamiany Dolnośląski Bon na Innowacje. To ponad 5 milionów złotych dedykowanych przedsiębiorcom, którzy tworząc innowacyjne usługi i produkty mogą korzystać z pomocy naukowców. Za jego realizację odpowiada Urząd Marszałkowski oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. Tworzenie nowych, innowacyjnych produktów i usług jest ściśle związane z dostępem do najnowszych badań i osiągnięć naukowców z określonych dziedzin. Współpraca nauki z biznesem ciągle jest wyzwaniem, szczególnie dla mniejszych firm, których nie stać na finansowanie własnych badań. Jednym z rozwiązań tego problemu jest Dolnośląski Bon na Innowacje. Chodzi przede wszystkim o to, żeby te pomysły, wynalazki, one były komercjalizowane. Żeby nie było sytuacji takiej, że wydajemy środki unijne, robimy nawet fantastyczne rzeczy i one idą na półkę. To musi być komercjalizacja, czyli to, co powstaje w głowach uczonych, wynalazców, czy przeciętnego Kowalskiego, bo on również niejednokrotnie też jest. Także on ma świetne pomysły, dlatego że nie zdaje sobie sprawy, że czegoś nie można. Otrzymuje ten bon, idzie do uczelni lub do ośrodka badawczego i prosi o rozwiązanie tego problemu. Każdy dolnośląski przedsiębiorca może wnioskować o granty, które pozwolą mu sfinansować badania, ekspertyzy i pracę naukowców. Mamy określone pieniądze, które pochodzą z budżetu województwa i idziemy z prośbą o to, żeby nam ten problem rozwiązali, płacimy tym bonem. Maksymalne finansowanie, jakie będzie mogła uzyskać jedna firma na taki cel, to ponad 70 tysięcy złotych. Wymagany wkład własny przedsiębiorcy to 10% wartości zamawianej usługi. Wnioski będzie można składać już pod koniec wakacji na przełomie sierpnia i września. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych odbyło się spotkanie dla przedszkolaków, podczas którego najmłodsi mogli zaprezentować swoje zdolności artystyczne. Akcja Eko Przedszkolak to różnorodne gry i zabawy edukacyjne związane z otaczającą nas przyrodą, które od kilku lat przygotowują pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Co dzieciaki mogą tutaj ciekawego zrobić, bo widzę, że to taka nauka przez praktykę. Na zajęciach edukacyjnych wykorzystują swoje zdolności manualne, w nawiązaniu do ekologii, poprzez gry, zabawy ruchowe, artystyczne, uczą się, jak dbać o środowisko. Pytaliśmy najmłodszych, czy lubią obcować z przyrodą. Co najbardziej lubicie, spacerując po lesie? Oglądać zwierzęta. Ja też lubię oglądać zwierzęta. Ja też lubię oglądać zwierzęta. A ja lubię oglądać sarenki. A ja lubię oglądać dziki. Wiosną przedszkolaki obserwują również budzącą się do życia naturę. Po czym poznajecie, że jest wiosna? Po kwiatach. Po czym jeszcze? Że jest ładnie. Że jest słońce. Udając się na wiosenne wyprawy do lasu, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Czego nie można robić w lesie? Uciekać, wtrącać zwierząt, wyrzucać śmieci, hałasować, nie wolno zapalać ogniska. Las rządzi się swoimi prawami, trzeba pamiętać, że człowiek jest w nim przede wszystkim gościem, dlatego nie śmiecimy, nie hałasujemy, nie palimy ognisk w miejscach, gdzie jest to niewskazane, a wręcz zabronione, a także chodzimy wytyczonymi szlakami, nie zbaczamy z tych szlaków, aby przez przypadek nie zadeptać, bądź nie wypłoszyć dzikiej zwierzyny, bądź nie zadeptać dzikich i często chronionych roślin. Leśnicy i strażacy liczą na współpracę ze społeczeństwem, zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia. Przypominamy, 998 to ogólnopolski bezpłatny numer Państwowej Straży Pożarnej, a 112 to również ogólnopolski bezpłatny numer alarmowy z telefonów komórkowych. Na koniec sprawdzimy, jakie filmy będą wyświetlane w najbliższym czasie w kinie LOT. Kino LOT w tym tygodniu zaprasza na 3 filmy. Pierwszą propozycją jest Teraz i w godzinę śmierci. Dwóch polskich filmowców, Mariusz Pilis i Dariusz Walusiak, wyruszają w wielomiesięczną podróż z kamerą po 4 kontynentach. Szukają odpowiedzi na pytanie, czy modlitwa różańcowa może zmieniać bieg historii. The devil has power, but God has a greater power.
Królowa Hiszpanii to następna propozycja kina LOT. Gwiazda filmowa po latach wraca do Europy, aby zagrać w megaprodukcji. Znane nazwiska, najlepsi fachowcy, bajeczne plenery, wszystko zapowiada sukces. Nagle pewne sprawy zaczynają się komplikować. Reżyser zasypia, statyści robią co chcą, a na planie panuje chaos. Całość próbuje ogarnąć jeden z członków ekipy, jednak zostaje aresztowany. Reszta filmowców obmyśla genialny plan ucieczki. Welcome to the madhouse. No tendendo ni papa. Ostatnia propozycja opowiada historię matki i córki. Matka to bardzo energiczna osoba, imprezuje, szaleje i korzysta z życia pełnymi garściami. Córka to jej przeciwieństwo. W tej rodzinie role są odwrócone. To córka pilnuje matkę, choć nie zawsze jej się to udaje. W pewnym momencie obie panie zachodzą w ciążę. Burza hormonów, armagedon rodzinnych animozji. Jak przeżyć, urodzić i nie zwariować? O tym filmie Mamy dwie mamy. C'est ma mère. Voilà, votre mère est enceinte. Quoi? Zaproszeniem do kina LOT kończymy dzisiejszy serwis informacyjny. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Dzisiaj do wygrania mamy bilet wstępu na spektakl Każdemu Everest do Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Aby go zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie. Jakie filmy w najbliższym czasie będą wyświetlane w kinie LOT? Na prawidłową odpowiedź czekamy w piątek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Więcej szczegółów na temat regulaminu konkursu można znaleźć oczywiście na naszej stronie www.tvdamieu. Wiosna, wiosna, ach to ty! Salon Grena zaprasza na wiosenne inspiracje. U nas znajdziesz bogaty wybór firan, zasłon, narzut, ręczników, rolet czy dodatków. W sprzedaży są również koce ze wzorami 3D. Masz swój własny pomysł? Przyjdź, a my zrealizujemy go dla Ciebie. Salon Grena przy ulicy Jasnej 12 w Jeleniej Górze zaprasza. Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się w regionie? Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami lub interesują Cię ogłoszenia? W ostatni poniedziałek każdego miesiąca bezpłatnie rozdawana jest gazeta Jelonka.com w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy na terenie Jeleniej Góry i okolic. Sięgnij po sprawdzone źródło informacji.